Hej, z tej strony, Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie błędy, których jako dobrzy gracze nie powinniście popełniać, dlatego że zrobiłem sobie taką listę dwunastopunktową opartą na jakichś tam moich doświadczeniach, na jakichś pytaniach od Was. No i zauważyłem, że dużo takich nowych graczy, właśnie mniej doświadczonych popełnia jedne i te same błędy. No, i dzisiaj będę się wam starał to wybić z głowy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i jeżeli obejrzycie ten film do końca i zauważycie, że nie ma tutaj jakiegoś błędu, który może Wy sami popełnialiście na początku swojej przygody z Shakesem, to piszcie komentarz, ja chętnie zrobię drugą część, jeżeli troszkę takich błędów się uzbiera. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim nie buduj obrony w twierdzy, to jest bardzo ważne. Tutaj odsyłam do poradnika do twierdzy z 2023 roku, bo tam ten temat szerzej omówiłem. Natomiast właśnie jak widzicie mamy tutaj W-50 moja postać ma prawie 2 lata no i ja tej obrony nie mam wcale zbudowanej, mamy tutaj gildię uczników na poziomie pierwszym, wieże magów tak samo, fortyfikacje tak samo no i kuźnia również na poziomie pierwszym jeżeli zaczynacie na jakimś starszym serwerze gdzie może dużo graczy w tych twierdzach będzie właśnie zabudowana nie będziecie mogli się przebić przez nich no to wtedy faktycznie może dobrym pomysłem będzie ulepszanie tej kuźni no i co za tym idzie ulepszanie tych żołnierzy natomiast na nowych serwerach i generalnie na takich po prostu nowszych serwerach nie ma to sensu dlaczego? Ano dlatego, że jak tutaj budujecie obronę w tej twierdzy, no to wiadomo, nie atakują was, bo ciężko jakimś tam innym graczom przebić się przez waszą obronę, no i przez to tracicie status ochronny. Jak widzicie, ja mam tutaj coś takiego, ten status ochronny, jak was często atakują, to on się odnawia. No i właśnie nie mając obrony, mnie atakują co chwilę. No i ja praktycznie ciągle mam właśnie ten status ochronny, dzięki czemu nie zabierają mi praktycznie wcale surowców. Jak sobie tutaj wejdziemy w pocztę jakiś pierwszy lepszy atak właśnie na... Naszą twierdzę, niech to będzie na przykład to pokaż walkę no to zobaczcie, zabrał mi 3000 drewna i 1000 kamienia, więc patrząc na to ile w tym momencie mamy tych surowców, no to jest tyle co nic. No a właśnie jakbyście mieli tą obronkę zbudowaną. Jak w końcu ktoś by się trafił, kto by wam przebił tą obronę i was pokonał, no to wtedy zabrałby wam naprawdę dużo tego drewna, dużo tego kamienia. Ogólnie nie opłaca się tego robić, nie ma to sensu. No, i ja osobiście odradzam bardzo dużo od graczy na właśnie nowych serwerach widzę, że budują tą obronę. Nie tylko z Polski, ale ogólnie nie ma to sensu. Jest to taka trochę dziwna mechanika, no ale tak to po prostu działa. Lepiej sobie grać na kontry, lepiej stosować tą taktykę na kontry. Jakbyście budowali obronę, to nie moglibyście tej taktyki stosować. Więc po prostu odsyłam do poradnika do twierdzy z 2023 roku. Tam to omówiłem szerzej, nie będę się tu rozwodził. No ale po prostu w większości przypadków tej obrony w twierdzy nie ma sensu budować. To jest pierwsza sprawa. Kolejną sprawą jest nie roluj przeciwników za golda w twierdzy. Jak widzicie Widzicie, mamy tutaj coś takiego. Mamy opcję zmień przeciwnika, no i ta opcja co 5 minut jest darmowa. Natomiast, jak sobie ją wykorzystamy, no to w tym momencie widzimy, że kosztuje już prawie 2,5 miliona golda. To jest zależne oczywiście od levela postaci. Natomiast nie ma sensu tego używać. Nie ma sensu marnować golda właśnie na te rolę przeciwników twierdzy. To się totalnie mija z celem. Nie róbcie tego. Jak już, to sobie poczekajcie, tam powiedzmy te 5 minut. Ewentualnie przerolujcie za jednego żołnierza. O co chodzi? Chodzi o to, że jak mamy tutaj taką osobę, której na pewno nie pokonamy, mamy na czerwono, to możemy zużyć jednego żołnierza, zaatakować ją. No i wtedy nam się pojawia ktoś inny, kogo już, jak widzicie, jesteśmy w stanie pokonać. Ewentualnie można tutaj do rolowania używać kąt w twierdzy. Jak sobie weźmiemy, no powiedzmy, mamy teraz osobę, którą damy radę zaatakować, no ale ja to zmarnuję. Jak sobie weźmiemy jakąś tam kontrę, cyk, klikniemy, yy, powiedzmy, odpowiemy. No tego nie jestem w stanie przebić, wiadomo, no ale klikniemy sobie cyk, no to tutaj nam się już pojawia ktoś inny. Więc po prostu, w skrócie, nie używajcie golda do rolowania przeciwników w twierdzy. Mija się to z celem, nie ma to sensu. Lepiej poczekać te 5 minut albo, ewentualnie, właśnie za jednego rycerza yy, sobie przerolować. Dobrze, lecimy dalej. Nie robić dziury w itemach za surowce. Tutaj oczywiście głównie do graczy eko, głównie do graczy free-to-play. Surowce, które macie tutaj, ukowalam. Czyli to jest metal i kryształ. One wam służą tylko i wyłącznie do tego, żeby ulepszać wasze itemki. Nie możecie, nie powinniście w zasadzie, no bo robić to będziecie co chcieli, ale co będziecie chcieli. Natomiast mówię, nie powinniście używać tego do odzyskiwania jakichś klejnotów, właśnie za surowce, do robienia jakichś tam dziur za surowce. Mija się to z celem, nie ma to sensu. Wyjątkiem jest może jakaś tam bardzo dobra broń, załóżmy, która wam da ogromnego boosta no i nie ma dziury, nie ma miejsca na klejnot więc tą dziurę musicie zrobić, no ale generalnie nie róbcie tego, nie marnujcie tych surowców u tego kowala bo widziałem, że też sporo osób to robi, no ale to jest zdecydowanie odradzane, jeżeli gracie free to play jeżeli gracie eco, no to po prostu cierpliwie czekacie aż wam poleci dobry itemek właśnie z dziurą, jak tam nie macie klejnotu, żeby wymienić w jakimś itemku nowym, no to czekacie aż wam takowy klejnot poleci tutaj z kopalni klejnotów, no i tyle, no niestety jako gracz eco, w sensie no przede wszystkim jako gracz free to play, ale eco też Musicie ćwiczyć swoją cierpliwość, musicie czekać. Tak to wygląda. Te surowce, które macie tutaj, używacie tylko na ulepszenia itemków w kowala. To wam da najwięcej, więc nie róbcie po prostu dziur za te, za te surowce. Nie róbcie tam odzysku klejnotu. Jako grzybiarze, no to wiadomo, robicie to za grzyby no ale generalnie mówię, te surowce powinniście zużywać tylko i wyłącznie do ulepszania itemków, co już powtarzam, więc to również zapamiętajcie. Kolejna sprawa nie grać na Golda, Vivend Golda na niskim levelu. O co tutaj chodzi? Widziałem bardzo dużo osób, które startowały na EU3, na EU4, czyli to są nowe serwery, tam jest dużo niskich leveli. No i dużo osób właśnie na tych nowych serwerach w eventy Golda gra na Golda. Nie, nie robisz tego, nie ma sensu, mija się to z celem dlatego, że grając pod expa dostaniesz o wiele więcej w sensie expa, bo na tym Ci głównie zależy, no a na takim niskim levelu tego golda i tak leci tyle co nic więc nawet mówię, grając pod expa możesz sobie też tego golda sporo tutaj dostać na swojej postaci w eventy golda na golda zaczynasz grać dopiero od 420 poziomu około oczywiście wiadomo, jeżeli wcześniej chcesz grać co się raczej no, nie opłaca, ale jeżeli wcześniej chcesz grać pod golda i już na co dzień grasz pod golda, no to w te eventy golda no ale jeżeli grasz pod expa, stopujesz lochy i tak dalej, to w stricte eventy golda, jeżeli jest tylko i wyłącznie event golda bez żadnego eventu expa, zaczynasz grać pod golda właśnie na 420 levelu, około, nie wcześniej, więc mówię, na jakimś tam setnym, dwusetnym, trzysetnym w eventy golda normalnie idziesz pod expa i to o wiele bardziej odda. Także tutaj kolejna sprawa... No i teraz nie ulepsza itemków na niskim levelu. O co tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o ulepszenia, to co już powiedziałem wcześniej, tutaj u kowala. Jak odblokujesz tego kowala, masz jakiś poziom 90, setny, 120, nie ma sensu w ogóle ulepszać tych itemów. Na tym etapie jeszcze te itemy bardzo szybko zmieniasz, nie będziesz miał tutaj jakoś bardzo dużo surowców, więc dużo ci to nie da. Po prostu lepiej trochę odłożyć tego metalu, kryształu. No i wtedy, jak tam już będziecie mieli jakiś zapas, jak będziecie mieli wyższy poziom, to po prostu zacząć to ulepszać. Tak Dużym skrócie, dlatego że, no mówię, po pierwsze, bardzo szybko te itemki wymieniacie. Jak te itemy wymieniacie, to nie odzyskujecie wszystkich surowców, które zainwestowaliście w ulepszenie, więc jesteście stratni. No i ja bym tak na jakimś, nie wiem, 200, 250 może levelu poulepszał sobie razy 2, bo to kosztuje ten tylko metal. No a tego metalu w przyszłości będziecie mieć bardzo, bardzo dużo. No a tak bardziej ulepszać, jakoś tam razy 5 i w górę. No to bym zaczął dopiero po 300-levelu postaci, bo w. Wtedy już rzadziej wymienia się te itemki, no i wtedy jest to po prostu bardziej opłacalne więc tak jak mówię, jak odblokujecie kowala to od razu się nie łapcie za ulepszanie bo po prostu mija się to z celem a widziałem, że sporo osób tak robi, często zwracałem na to uwagę także zapamiętajcie o tym dobrze, dalej, nie wydawaj głupio grzybów jeżeli grasz free to play bądź eco i o co tutaj chodzi? jeżeli grasz eco to twoim priorytetem są trzy paski codziennie tutaj bardzo ważna sprawa no i oczywiście najlepszy wierzchowiec to jest taka kwintesencja gry eco, że tak powiem i po prostu na tym się skupiasz. Jak grasz free to play, ja nagrywałem taki filmik strategię dla graczy free to play i tam omawiałem kiedy dokładnie kupać lepszego wierzchowca, kiedy robić trzy paski i tak dalej i tak dalej. Więc grając eco bądź free to play, żeby cię tutaj po prostu nie kusiło wydawanie grzybów na jakieś lochy, na darmowe, w sensie no, na próby za grzybki w tych lochach, ewentualnie nie wiem, na jakieś rolowanie sklepów, nie ma to sensu, mija się to z celem, no tak jak już wcześniej powiedziałem. Grając właśnie eko bądź free to play musisz być cierpliwy, musisz czekać Jak Ci tutaj nie wiem, długo nie chce jakaś dobra broń polecieć w sklepie No to po prostu czekasz, może ci poleci z jakiegoś eventu, może z jakiegoś loku tak czy inaczej, albo po prostu ze zbrojowni jak ci się tam odświeża codziennie o północy, nie rolujesz tego za grzyby po prostu nie wydajesz głupio grzybów o to tutaj chodzi Podstawą w tej gierce są jest właśnie awanturniczość, czyli przede wszystkim te trzy paski No i ten najlepszy wierzchowiec, to ci da najwięcej. I na to powinieneś przede wszystkim, jako gracz Eko, mieć ciągle grzyby. Jako gracz Free to Play, nie może być takiej sytuacji, że nie wiem, zrobiłeś sobie z 10 prób na jakiś loszek, bo miałeś na niego dużo procentów, no a potem w jakiś fajniejszy event, na przykład Expa, nie możesz zrobić trzech pasków, bo te grzyby właśnie zmarnowałeś na tamten Loch. Więc no, nie powinno być takiej sytuacji. Także tutaj też można powiedzieć, że uczulam na to. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy: Nie wybieraj misji 10-5 bądź 7,5-minutowych z ostatnich piwek. To tak trochę skomplikowanie opisałem. Ale o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że jak mamy tutaj już 10 piwko, ewentualnie 11 piwko z tego czaru Wiedźmy, no to z tego 10-11 piwka ostatnia, najkrótsza misja jest tak, jakby zbugowana. To znaczy, jak macie misję: 2,5 minutową, która wam zostaje no jak gracie na gryf w osmoku wiadomo jak gracie na tym słabszym wierzchowcu to chodzi oczywiście o tą misję najkrótszą tam to jest chyba nie wiem 3,5 minutowa jak się nie mylę, tak czy inaczej po prostu jest to zbugowane i najlepiej robić tak, żeby z ostatniego piwka czyli 10 i potem 11 zostawało wam 2,5 minuty awki, bo często to 2,5 minuty awki daje tyle Ekspa, tyle golda i ogólnie ma takie przeliczniki jak misja 10 minutowa oczywiście wiadomo czasem się tak nie da, bo załóżmy, zostanie wam 5 awanturniczości. No i wiadomo, wszystkie trzy misje będą 5-minutowe, więc no na tym 10 piwku, także no nie da się tak zrobić, ale jeżeli będziecie mieli nawet słabszą misję 2,5-minutową, to ją wybieracie, zostaje wam misja 2,5-minutowa w sensie 2,5 ławki po prostu no, i dzięki temu raczej będziecie i tak na plus, bo ta ostatnia misja, najkrótsza, którą zostawicie z tego 10 i 11 piwka, bo to działa na tym i na tym, da Wam bardzo duże wartości, takie jak misja tam najdłuższa, czyli 10-minutowa bądź 14-minutowa, w zależności od tego, jakiego wierzchowca używacie. Także tutaj uczulam, jak już kończycie trzeci pasek, potem jak wypijecie 11 piwko z tego czaru, powiedzmy, uczulam na to, żeby właśnie starać się zostawiać najkrótszą misję na koniec, bo bardzo często ta misja trafia się z dużym boostem, nie zawsze się to da zrobić, to co powiedziałem, ale jednak no, postarałbym się. Jak wam zostaje 10 awki i macie na przykład, nie wiem, dwie misje 10-minutowe i jedną 7,5-minutową i ta 7,5 jest słabsza, to i tak polecałbym ją brać, żeby zostawić to 2,5, no i dzięki temu wyjść raczej zazwyczaj na tym na plus. Dobrze, więc to kolejna sprawa. No i teraz mamy nierób codziennych czynności na początku dnia. Tutaj oczywiście mowa o walkach za punkty doświadczenia, tutaj mowa o jakimś kręceniu kółkiem. Dlaczego? Dlatego, że im macie wyższy level, aż do poziomu 393, to jest taki pig expa, no to dostajecie po prostu więcej, czy to właśnie punktów doświadczenia z tych walk na arenie, czy to jakiegoś tam expa z kółka golda. Więc jak wiecie, że danego dnia na przykład wbijecie level, to warto jest poczekać i po wbiciu tego levela dopiero te codzienne czynności sobie robić. Oczywiście wiadomo, no tutaj jak mamy jakieś jak startujemy na nowym serwerze, yy, mamy dopiero co pupile odblokowane, no to to jednak lepiej robić od razu po północy. Yy, widzimy jak tam nasz przeciwnik ma no jak ma nakarmione pupile, jak wygląda jego środowisko, no i możemy sobie na spokojnie to obczaić. Zresztą to ja mówiłem w poradniku do pupili. Natomiast mówię, no takie rzeczy jak kręcenie kółkiem, takie rzeczy jak tutaj właśnie arenka, lepiej jest to zrobić później, jak już wiecie, że na pewno nie wbijecie levela. Jak już tam wiecie, że nic się na koncie nie zadzieje, na przykład nie wiem, może Wam danego dnia stanąć twierdza na wyższy poziom, co za tym idzie, dostaniecie więcej tutaj surowców, właśnie z kółka do tej twierdzy, więc też warto czasem poczekać na to, no i raczej to robić na koniec dnia. Potem, jak już macie 394 level w górę, no to się zmienia, to się odwraca, można by powiedzieć, no bo potem z każdym kolejnym levelem dostajecie ze wszystkiego mniej expa, więc już potem najlepiej jest to robić przed wbiciem levela, no nie, to jakby logiczne, no ale ja to już też omawiałem w tym poradniku chyba wszystko o stopowaniu lochów, więc również nie będę się rozwodził. Dobrze, lecimy dalej. Nie rób mikstur za owoce. Tutaj kolejna sprawa, widziałem, że co niektórzy tak robią. Mamy tutaj, uwiedźmy od jakiegoś czasu taką opcję, że 10 owoców y, tych oczywiście odkupili. No to jest jedna podka, w zależności od koloru. Y, tutaj mamy podkę na HP, tutaj mamy na zręczność, tutaj mamy na inteligencję, na szczęście, no i na siłę. No i właśnie tego nie robimy, nie opłaca się tego robić. Raz, że to kosztuje, to jest tylko jedna podka, oczywiście ta najlepsza, no ale na 3 dni kosztuje to 10 owoców, więc bardzo dużo y, i po prostu, no nie opłaca się. W skrócie się nie opłaca. Dlaczego? No, bo te Owocki sobie zużywacie na karmienie waszych pupili, te owocki sobie. Yy, no, chcecie jak najszybciej wymaksować wszystkie środowiska, wiadomo, więc na to wam będą potrzebne. A nawet jak już to zrobicie, to wstrzymujecie się z tymi owocami, z używaniem tych owoców, bo na poziomie 632, wiem, że to jest bardzo odległy czas, no ale na poziomie 632 każdy. Każda potka, jaką tutaj zrobicie u Wiedźmy kosztuje 10 milionów, więc jak już sobie wymaksujecie te środowiska, jak tych owoców sobie dużo odłożycie, no w tym czasie jak będziecie wbijać ten 632 level, no to potem na nim jak wszystko to zużyjecie właśnie na potki, te potki posprzedajecie, no to bardzo dużo statystyk jesteście w stanie zarobić, więc po prostu przed tym nie ma sensu robić potek za owocki tutaj uczulam na to również. Dobrze, dalej nie odbieraj codziennie przygodomatu. I tutaj Tutaj również sytuacja podobna jak dwa typy temu, nazwijmy to typy, dlatego że przygodomat, po pierwsze, podczas jego odbioru ważne jest to, jaką mamy, jaki mamy set. Czy mamy set na awkę, czy mamy set zwykły? Oczywiście trzeba mieć set na awkę, to jest w ogóle pierwsza sprawa. Również, jaki mamy wierzchowiec, wiadomo, no najlepiej przy odbiorze mieć tego najlepszego wierzchowca. No i trzecia sprawa to jest nasz poziom. Im mamy wyższy poziom, tym po prostu tutaj dostaniemy więcej expa, więcej golda z tego przygodomatu. Tak więc, no jak codziennie nam tam ileś dochodzi do tego przygodomatu, tej awki, no to lepiej to odebrać na przykład dopiero jak będziemy to ulepszać na wyższy poziom, albo po prostu czekać aż nam się zapełni i dopiero wtedy odebrać. Tutaj sytuacja do 393 poziomu no tak wygląda jak opisałem przed chwilą, natomiast jak już mamy poziom 394 i w górę, no to wtedy odbieramy już codziennie, wtedy już jak najbardziej możemy to klikać, także no to też jest tutaj przez to wahanie, przez ten wykres ekspowy, jak ten exp już zaczyna spadać, no to wtedy jednak mimo wszystko lepiej to odbierać codziennie no bo wiadomo, wbijamy wyższy level no to już tego ekspa z przygodomatu dostaniemy mniej, no po prostu tak to działa, jak na przykład mamy już przygodomat na poziomie 15 no to zbieramy go, zbieramy zbieramy i najlepiej w okolicach 393 poziomu go dopiero odebrać, no bo wtedy mamy najwyższy level, wtedy mamy ten pig expa. No i dostaniemy z tego przygodomatu najwięcej expa. Myślę, że to jest logiczne. Tak czy inaczej, widziałem, że co niektórzy, jak tylko im coś tam wpadnie, no bo to wpada codziennie, nie ma, nie ma co tutaj się oszukiwać, no to już go odbierają. Od razu go odbierają z bomby, nie czekają, aż on tutaj się bardziej uzupełni, no nie ma to sensu. Mamy tutaj czas, mamy, może to nam się gromadzić. Mamy tutaj napisane, jak najedziemy, jaki jest limit, więc można na spokojnie to sobie zbierać. No i na im wyższym poziomie odbierzemy, tym będzie lepiej. Dobrze, lecimy dalej. Nie przeklinaj na czacie, nie przeklinaj w opisie się postaci nie ustawiaj sobie wulgarnych ników to jest taka rada no dość prosta myślę ale jeżeli komuś zależy na jego postaci jeżeli ktoś nie chce bana no to odradzałbym to wszejk się niestety jest tak że nie można tutaj przeklinać w opisie swojej postaci nie można przeklinać na poczcie do kogoś, bo jak ta osoba Was zgłosi, no to wtedy możecie dostać bana nie można, w sensie no unikać trzeba przeklinania na czacie gildyjnym no bo jednak w gildii jest 50 osób jak ktoś Was zgłosi to tak samo po prostu no nie można przeklinać w szejksie, to tak w dużym skrócie tak samo jak jakiś wulgarny nickname sobie ustawicie, to też ten nickname może zostać zmieniony, Wasze konto może zostać zablokowane, jak tam jakoś grubo polecicie i naprawdę kogoś strasznie zwyzywacie to może być to nawet permban natomiast no jak na przykład nie wiem przeklinacie w opisie to mogą wam zablokować ten opis że nie będziecie mogli go zmieniać jak kogoś wyzywacie na poczcie to też możecie dostać tam na przykład 3 dni bana więc unikać tego lepiej tego unikać no chyba że komuś nie zależy na koncie no to wtedy musi się liczyć z banem ale po prostu jest to banowane takie jakieś tam wszelkie wulgaryzmy i tak dalej są no, nie, po prostu nie przychylnie się na nie patrzy. Gierka jest raczej dla takich też młodszych osób, więc generalnie nie ma co tego robić. Jest to po prostu karalne, że tak powiem. I po prostu unikajcie jakichś tam niecenzuralnych słów gdziekolwiek. Czy to właśnie mówię na poczcie, na czacie gildyjnym w opisie, no i nawet w waszym nickname. Ie. Dobrze, lecimy dalej. No, i teraz ostatnia rzecz. Nie loguj się o północy. To też jest taka moja wskazówka od was, w sensie do was ode mnie dlatego że niestety odkąd mamy nowy backend no to działa to tak że Coś tam się psuje, coś tam się psuje. Mieliśmy taki błąd dość duży, przez co nieraz nie dodawało nam naszej awanturniczości. Bo wiadomo, w się to działa tak, że o północy, o 24 nam się wszystko resetuje, no i możemy od nowa tutaj robić awanturniczość, możemy sobie walczyć w pupilach i tak dalej. No i był właśnie taki dość duży błąd, że nieraz ta awanturniczość nam nie wracała, właśnie o północy. Więc no tutaj ktoś, kto grał, miał cały dzień w plecy, można by powiedzieć. Potem to naprawili, potem już wyglądało to lepiej, już chyba nie widziałem, żeby ktoś się skarżył, że coś takiego się dzieje, ale na przykład teraz widziałem, że bardzo dużo osób, które są zalogowane właśnie podczas tego resetu, czyli o północy na swoją postać, na przykład nie dostaje tutaj awanturniczości do przygodomatu odkąd jest ogólnie nowy begend, no to ja bym unikał. Ja bym się jakoś tam, nie wiem, za 10 minut do północy wylogowywał z konta, żeby na pewno to było offline, no i od razu o północy się nie logował, tylko tam jakoś później, 5 po, 10 po, ja w sumie to około tam północy się w ogóle nie loguję, dopiero rano, no i takich problemów nie mam, ale osoby, które na przykład, nie wiem, zostawią sobie w taki sposób swoją postać i tam mają to, tego shakesa odpalonego w tle, yy, potem nagle wbiją, no i widzą, że coś tam im się nie zresetowało, coś tam nie działa, więc trzeba unikać tego, Logowania o północy w dużym skrócie, może kiedyś to dojdzie już do takiej funkcjonalności, że nie będzie to przeszkadzało, ale na ten moment mamy niestety różne kwiatki z tym związane, więc trzeba tego unikać, po prostu trzeba tego unikać. Od nowego begendu niestety jest to dość ryzykowne. No i dobrze, to tyle, co Wam tutaj chciałem powiedzieć, tyle, co miałem wypisane. Tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzu, jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli jakiegoś błędu nie omówiłem. Opiszcie, jak się tam uzbiera, chociaż z 5 albo więcej, to zrobimy drugą część. No i co? Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie. No i chyba tyle. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.